Kaj pan jedzie? Na ryby jedziemy, majóweczka. Dzień dobry. Cześć, tu jestem Klemens. Zaczynamy majówka. Jesteśmy na jeziorze Turawskim dużym. Przyjechaliśmy na 4, nawet może i 5 dni. Zobaczymy, jak pogoda pozwoli. Teraz tak, yo, na ta majówka mam taki plan. Chciałbym zrobić jakiegoś karpia. Może być mały, amur, duży, no nieważne. W dzień federki, delikatnie. Ustawiamy odległość 60 metrów. Zaraz poleci z pomp i będziemy nęcić. Zaraz pokażemy, jak by da szykowo zanęta, czym by da nęcił. Kukurydza, orzech tygryci, konopia, zanęta, jakieś tam dipy polejemy. I tak, federki na 60 metrach i wieczorem godzina 18-19, jak by da wstanie. Wasze zdrowie. Karpiówy już naprawdę ciężkie zestawy. Tak samo polecam na te 60 metr. Tak jak możesz pokazać tam, gdzie te trzciny się tam kończą. Tam jest tak, tu, ogólnie tu jest same wypłycenie, ale wiem, że przy tych trzcinach ten karp amur lubi się tam pojawić. I o tak by dałowił. No. Także udanej majówki wam życzę. Ja już sobie piwkuję. Poniedziałek, 29 kwietnia, także udane majówki. Pozdrawiam. Tak właśnie mówiłem, teraz przyszukujemy sobie taką wstępną porcję do nęcenia. Wiadro 5 kg, tak myślę, 3/4 wiadra. I co my tu mamy? Mamy kukurydza, jest gotowana przeze mnie z wanilium. Bardzo, bardzo fajnie. Popatrzcie, wy to nie czujecie, ale czuję. Kukurydza z wanilium. I kukurydza to będzie naszą... Co to za włos? Ujmi. Kukurydza to będzie nasz główny składnik w nęceniu. Tak wiadomo, na karpia to ta kukurydza musi najwięcej. Mamy sobie dwie łopatki. Tutaj mamy orzech tygrysi, bardzo też karpie lubią, amury tak samo. Dumy się na dwie łopatki kukurydzy, jedna, nawet trochę mniej tego orzecha, bo orzech to jest dosyć drogie. Dumy sobie łopatka orzecha tygrysiego. Tutaj mamy konopia, też do domy konopi. Ta konopi tak delikatnie, bo konopie zaś lepsze. Ale o to mi chodzi, żeby jeżeli i jak chodzi mi o to, że najpierw jak się pojawi leż w łowisku, to karp może potem przyjść zobaczyć, co tam się dzieje. Także leszcze też są potrzebne w tym. Jak będą leszcze, mogą przyjść karpie. Do tego dodamy sobie pelet. Nie wiem, smak jakiś taki tropik. Pelety dodamy tak po tej paczki. O, patrzy. Nie ma tu co przesadzać. Do tego kulki marakuja, limonka, a te kulki, tak mówię, marakuja, limonka, to też takie nie słodkie, nie kwaśne, to takie jest wszystko takie wyważone, delikatne, to do my niecałe takie dwie garści tych kulek i może 6-7 kulek przetniemy na pół. Tam nie ma wielkich spadów, to jest, tak mówiłem, dosyć płytko, jedna taka jest taka półka, około 1,5 metra głębokości na tej granicy, może nawet nie ma na tych 60 metrach, także nie trzeba dużo tych kulek przekrajać. Najtańszej zanęty leż piernik, 3 kg zanęta Bogusława Bruda, zawsze ją używam na każdym wyjeździe do domy i też tak, żeby chodzi o to, żeby była ta smuga podczas rzucania, żeby pojawiła się smuga. Tak, o, i starczy. Jak będzie mało, dokoptujemy jeszcze tutaj kukurydzy. A domy temu ta zanęta, ta suło tak powinna wyprowadzić. Konopi troszeczkę. Już tak troszkę, o. Konopie, leszcze bardzo lubią konopie i do tego tutaj idzie cała ta paczka jeszcze pinek.
to, żeby zaczęły te pinki pracować w tej zanęcie, one zaczną to rozkopywać. Pineczka czerwono-biała, o, bardzo ładnie to się prezentuje. I myślę, takie wiaderko, jest godzina 12 za 10, takie wiaderko powinno spokojnie do tej godziny 19-20 starczyć. I zobaczymy, tak jak mówię, teraz poleci takie, będziemy spompować, całe te wiaderko postaram się wrzucić na tym 60 metr i tam poleci dwa federy, na jednym feder będzie dano dwa białe robaki albo trzy, na drugi jakiś mały dumbbellsik na sprężynie i będziemy czekać do godziny 19-20, później kij karpiowy zrobimy, donęcimy dwie, trzy rakiety i poleci kukurydza, na jednym poleci kukurydzy, cztery ziarka kukurydzy na włosie, na drugim dzisiaj zaryzykuję, poleci jedna kulka, ta co jest nęcono, jedna taka kulka na włosie poleci i to będzie leżeć do rana. Jesteśmy tutaj 4 dni, mamy czym próbować, choć jeszcze nie wiem, czy tej kukurydzy nie podbijemy orzejem tygrysim, bo tego orzeja trochę tutaj przywiozłem, około 5 kilo. Także zobaczymy, jeszcze to ta zanęta trzeba fajnie wyrobić, ale już się to fajnie nam tutaj zrobiło. Powinno to ładnie pracować we wodzie. Postawiłem też na takie kolory z racji takiej, że Turawa to jest bardzo piaszczysty brzeg i ta woda jest dosyć czysto i nie bałbym się zastosować zanęta innego koloru niż taką żółto-piaszczysto, żeby ryba się nie bała tej zanęty. Nie? Także to na tyle i widzimy się zaraz, jak będziemy to wrzucać do wody, także do zobaczenia. Jak właśnie mówiłem, teraz oznaczam sobie 60 metrów na żywce, teraz mam 15, 20, 25, 55 i 60. Ja mówię, te wiaderko trzeba tam dostarczyć. 60 metrów to jest taką odległość, to jest taką odległość taką minimalną, no taką, że damy radę dorzucić bez żadnego problemu. A jak uda się te ryby nam tam zbawić, to też będzie bardzo fajnie. To jest Turawa, bardzo duże jezioro. Nie wiadomo, jak to ogólnie będzie. Fajnie do klipsa doleciało, możesz pokazać. Jest fajnie klips. No i takich 10-15 rzutów wykonać i możemy federki nasze rzucić w tamte miejsce i zobaczymy, czy przyniesie nam to jakiś efekt. Wiaderko trzeba całe wrzucić, żeby tą ryba tam przyszła, żeby się zainteresowała naszym pokarmem. Także to zetwo, ale jak mówię, jesteśmy na rybach, ale spokojnie, mamy czas. I będziemy próbować tą rybę zbawić i wyciągnąć. Może jeżeli tam coś podejdzie na ten 60 metr, 65, bo tak troszkę zawsze daje więcej. Wiadomo, ledkor jeszcze dochodzi, ledkorów około 50 cm. Zobaczymy, no 4 dni łowienia przed nami, może akurat jakiś karpik, amurek. A nie mówię o jakichś tam rekordach, ale o jakichś takich, wiecie, żeby się udało coś wyciągnąć, bo ta leszcza to tu na białego robaka to tam każdy wyciągnie, nie? Ale wyciągnąć karpia z Turawy to już jest, to już jest inna bajka, to już jest trochę, trzeba się napracować, trzeba wiedzieć, gdzie ten karp się pojawił, gdzie ten karp żeruje tutaj. Tutaj fajne miejsce akurat, dlatego tutaj przyjeżdżamy na ten karp. Także nie wiem,
i w tamtym miejscu będziemy starać się łowić. Tak mówię, w dzień na federki, sprężyny. Jeden pójdzie jakiś mały dumbbellsik, na drugiego pójdą jakieś dwa białe robaki. Miejscówka zanęcono, tak jak mówiłem, w dzień, godzina 13, wrzucamy sobie na federka delikatnie, haczyk 12, przypon 14, znaczy to jest haczyk 12 i plecionka grubość 0,14 i na taki haczyk pójdzie dwa białe robaki, taki można powiedzieć klasyk na turawie, biały robak. Zakładamy robaka. Jeden, drugi, oczy zamykać, bo uciekają. No proszę, tak to wygląda. Dwa białe robaki, nic więcej, bardzo mały haczyk. I teraz tak, przypony, ja kupię przypony tam w sklepie wędkarskim firmy Kamatsu. To jest właśnie haczyk 12, grubość 0,14, 50 cm. Jest to przypon dosyć długi. A ja z racji taki, że łowię na sprężyna, to robimy coś takiego, że tak na odcinku około 10 cm. Gryzą reszta tego, tutaj robimy małą petelkę, tutaj robimy sobie malutką pętelkę na końcu. Czy mi się uda zrobić za pierwszym razem? Nie, troszkę większą robimy, te palce takie grube trochę wezmą. Dobra, coś takiego. A fedra, jak ta pędelka, najlepiej jak najmniej, bo ona, ta sprężyna się lubi obracać we wodzie. Ona się obraca, będzie przypon plącza, dolejmy nowy przypon. O, ładnie wyszło. O, taka pęteleczka, normalnie dwie pętle, ten taki króciutki przypon. To idzie na pierwszy zestaw, tam gdzie nęciliśmy na federki, tu odgryziemy. Tak to będzie wyglądać, typowo na leszcza, na płoć, na karasia, może się skusić. A na drugo wędka federowa pójdzie typowy przypon do metody, tak samo 10 cm. Tu jest smak od Sandbaisa, ale smaku nie pamiętam, żebym tam plecaku poszukać. Haczyk 16 bodajże, albo 14, jeszcze mniejszy jak tu. I mały wafters pod haczykiem. Tak to wygląda, no i to pójdzie na te zestawy federowe dzisiaj od godziny 13, będzie to wrzucone do godziny, myślę, 18-19, a później jak będziemy szykować zestawy karpiowe, to wam pokażę. Przed chwilą widzieliście, jak szykowałem zestawy na leszcza, to ja wam pokażę jeden zestaw, jaki szykuję na karpia. Tutaj wędka karpiowa, żyłka 0,28, LEDCOR 45 LB, zakończony węzłem. Letko 75 cm, do tego ciężarek rzutowy 60 gram od delfina. I teraz robimy sobie przypon. Zrobimy teraz przypon sobie taki amurowy, który z ziarna. Nic nie ma tam cyganionego. Tak jak mówimy, tak jest. Dobra, pierwszym rzeczą, którą musimy zrobić, to musimy tutaj na koniec tej plecionki nawlec sobie kręt stoperek. Ja też super mogę. Nie przygotowany. Czekajcie. Jeden stoperek, przepraszam, tak długo, że ich szukał.
Jest tutaj jeden stoperek, żółty. Żółty z racji taki, że kukurydza będzie żółty i orzech tej grysi, także będzie pasowało nam to tutaj do tego, co jest do hak, na haku, tylko to musimy rozszerzyć tutaj te stopery. O, i zrób. Powiększyliśmy sobie dziurka. O, przewrazimy kawałek tej plecionki i przeciągamy stoperek. O. Mamy nasz stoperek tutaj na plecionce. Oczywiście jestem amatorem, także jakby jakieś tutaj błędy czy coś, to proszę pisać w komentarzach. Nie śmieć się. Każdy łowi tak jak umie, tak jak uważa za dobre, także wiecie, o co chodzi. Tutaj robimy pętelka na końcu. To będzie standardowy węzeł, węzeł bez węzła. Klasyk. Tylko zrobiony typowo na bardzo długim włosie pod amura, nie? No i mamy pętelka. Tutaj sobie skurwa te ogień. Przypolę troszkę. Końcówka, żeby się do mnie odplątało w razie W. O. Ciach. Teraz robimy tak. Weźmiemy sobie orzek tygrysi na pierwszy. Bardzo fajnie, mięciutki, dobrze przygotowany. Bierzemy kukurydzka jedna, swojska z wiadra drugo. Trzecio i taką mniejszą, czwartą. I to dajemy na ta pętelka. Pomału przetegowujemy to, żeby nam to się nie rozwaliło. Wiadomo, kukurydza jest gotowana, żeby jest mięciutko, ale jeszcze jest takiej tej, że nie, żeby nam to nie spadło z foka, żeby się nam to fajnie zatrzymało. Zabezpieczymy to oczywiście stoperkiem tym gumowym. O, cztery kukurydze. Amur, wiecie, lubi kukurydza. Ja tutaj na amura liczę bardziej jak na karpia. Mi się wydaje, że te amury tutaj na Turawie jest ich więcej niż karpi. W tych trzcinach to ten amur powinien też. O, tak to wygląda. Co bardzo jest to dosyć. Tutaj zastosujemy haczyki czwórki od Foxa. Mamy. Jest ich akurat dużo w pudełku, to użyjemy tych. On tam jeszcze różne, ale wiecie jak, wiecie. Dobra, i teraz standardowo węzeł bez węzła, czyli od tyłu przyklinimy sobie, przewlekamy hak. Nie wiem czy to, chyba robię dobrze. I teraz ustawimy sobie długość włosa. Zawsze robię tak, żeby ten stoperek nam się tutaj o kolanko haka ocierał. Mamy. I teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście i raz, i dwa, i trzy z powrotem i znowu tą samą stroną od wewnętrznych tym razem przeciągamy. To nam się tu ładnie zaciągło i tak wygląda nasz przypon na amura i to będzie leżeć od godziny 18, tak 19, wrzucimy sobie do rana aż stana. No, mamy rano, 7 nad ranem, tutaj rado teścia już rzucą na leszcza, weź jaki piękny rzut, będzie kurde, ładnie rzucił, ładnie. Tutaj właśnie mam swoje wędki. Wczoraj tak godałem wędki od godziny około 20 były wrzucone na karpia. Tutaj tu jest właśnie ten orzech tygrysi na włosie z czteroma ziarnkami kukurydzy. Tu jest właśnie ta jedna kulka proteinowa, ta która jest nęcona, ta marakuja, ale niestety nic, nocy cisza,
lekkie popikiwanie tu było na tej kulce, takie miałem 2-3 piknięcia tam co 2 godziny w nocy, ale wiecie, no tak, bez żadnych rezultatów niestety. Tam gdzieś za tymi trzcinami mamy zarzucone, ale niestety nie było żadnego kontaktu z rybą. I teraz godzina 8 rano, przerzucamy wędki karpiowe, zbyda zmienią, będziemy zmieniać na leszcza znowu, na federki, a wieczorem już coś trzeba będzie znowu innego, może ta kukurydza na wosie się zostawi, a zamiast proteiny domy może rasówka albo co innego, zobaczymy, trzeba będzie szukać coś, no trzeba będzie coś zmienić, nie? Ale cały czas te odległość 60 metr, dzisiaj tak samo donęcanie będzie i będziemy sprawdzać, po prostu żywy ryba nie żeruje, nie ma leszcza ani w łowisku, to ten karp też będzie ciężko, żeby przyszło, no ale pierwsza doba za nami, bez kontaktu z rybą jak na razie. Tam chłopaki na leszcza mieli właśnie, tu teściu, brat do teścia miał, mieli kilka brań, ale brania takie jakieś dziwne i na razie bez ryby. Fajne jaja, łop srany, prosto z kurnika. Tutaj by tam mięso, a ty wbije te jaja, co? No nagryzaj, no. To już jest dobre, nie? Nie, jeszcze. Aha. Dobra. Cebulka jeszcze. A rybach mi są, siadanie, to trzeba jajcuwa robić. Będę do szczepiorku fajnie do... jeszcze do jajcuwy. Piorek, niestety z Biedronki, nie z wojski. Włączyć to. Dobra, ta końcówka jest, nie? Fajnie do mnie. Jeszcze dalej? Damy tak. Dziurę? Zmiany coś, a? Na lody, bo twoim domem sterczę jak pies niezadowolony, bo w moim sercu twój śniowy chłód palesze mi papierosy, bo dla ciebie. Mamy pierwsza ryba wyjazdu, tutaj leż. Łarka, dobra, co było wywieziona na pontonie. Kurwa, zasute kukurydzą i popatrzcie. Arek, mo pięknego leszcza. Kurwa, przypom dupił. Arek, weź się go, no. Piękny leż i to jest kurwa życiówka. Jest to naprawdę bardzo duży leż. Dobra, no. 40... 50. Z ogonem 50. Ja kurwa, jest fajnie, jest. 16:12, 30. To moja była za bardzo chyba w lewo, wiesz? Mamy tak, mamy fajnego leszcza, ponad 50 cm u Arka, u brata, u teścia. Wziął na to, na... wziął na co? Na czerwonego robaka. Nie możesz pokazać chłopakom. Chłopaku możesz pokazać? Na czerwonego robaka. Teraz mieliśmy kolejne branie, niestety, ale branie puste. Na rybkach. Także jest to mamy krupniczka, fajnie krupniczek właśnie pachnie, mamy tak krupniczek, tak po swojsku zrobimy fajnie kapusty, delikatnie, tak o, tak do tego krupniczka, mamy fajnie kapusty, do tego do przyprawimy fajnie pieprzem, to było takie pikantne na tych rybach, bo to jesteśmy na rybkach, wiadomo o co chodzi, do tego sól musi być, sól, pieprz. Tak. O pierunie. Oni strzelają jakieś takie. Z boku siedzą pioki. Doprawimy. O.
fajnie przyprawimy i zawijamy to taki rolunik. O, raz, ciach, tutaj się folia urywimy. Panie proszę, tutaj o, mamy kolejną porcję. I tak jeszcze 3-4. Mamy środa, już środa 12:14, 1 maj niestety. Dwie doby bez kontaktu z jakąś porządną rybą, tylko jeden leszczyk i teraz przygotowałem tutaj taki miks do wody. Taki o, obejrzcie, taka zupa, stare rasuwy, bo jedna paczka mi się rasów zepsuła, kulki kukurydza, jakieś tam dipy, wszystko takie o, zupa z egnamiesą i pójdzie na zestaw. Tutaj o, glizdy pójdą do wody, taki pęk dżownic, glizdów. Tu na jedna wędka i na drugą to samo. Jutro nasykowałem już po godzinie temu, to trochę wyschły, ale one w wodzie się, powinny, o, tu lepiej to wygląda, w wodzie się powinny fajnie łoptegować i dalej będziemy wywozić jakaś na 150-200 metrów. No, ponton trzeba przyszykować i obejrzymy. Ostatnia doba przed nami i to wywoża i tego z nieba da ściągą do rana. A ty jak przeciepujesz, to jest dobrze. Zimna woda. Już dole, to jest zimno. O kurwa, się cały krok złobią. Kurwa, ja jak są mokre. Popnijmy mnie trochę, co? Kurwa, mnie znosi, ej. Nie opanuję go. Rynki po prostu. Co robi? Nie w ta struna! Wiosła się dobrze obróć. Ej, Jana do sklepu po blasku. Wiosła mu źle obrócone. Kurwa, sklep zawarty był, blaski nie ma. Dobra, wypływamy. Tak, godą, taki mały przypon. Tu o, ciężarek w tym gnoju macymy. Tarek? Kurwa, jakie gówno. Weronika, ok, wszystko? Weronika na brzegu tam. Gdzie Darek tam tak bardziej, wiesz? Tamto ten, zanęcymy tą taką zupą. Trudno. Wszystko co miałem, jakieś takie rzeczy, zanęta, kulki stare, jakieś tam pelety, dżownice, zdechłe, kurwa, glizdy. Wszystko w dupcu do wiadra, zalołek, to jest taką wywarem z kukurydzy i niech się robi co chce. Może akurat jakiś sum, może jakiś węgorz. O, wczoraj my gdzieś w tym miejscu, tu za tymi trzcinami, tu my rzucali do tego miejsca. Tu to jest 60 metr. My popełnimy rozty, a tak od 150. Zestaw ściepna. Ja tak gnojuwa. Poczekaj. Tu. Na mnie, że kurwa. Kurwa. Kurwa, jak to ponton cały ujebany. Jezu, za moje nogi. Ponton, I'm fachowy. 10 lat na strychu była regodą, nie? Ale kurwa, napompali mnie, jedna łatka mi przykleili wczoraj i wywozimy, kurwa, majówkowe zestawy na kapra. Drugi jest taki, są 4 dendrobeny, czwóreczki. To wypływamy teraz drugi zestaw. Idziemy kłaść. Około 150-200 metrów dalej będzie, nie? Tamta. No. To tak już wiecie, próbowaliśmy wczoraj na blisko, nie było rezultatu, próbowaliśmy wczoraj na bardzo daleko, bo ponad 300 my jechali, bo tak według kołowrotka. Arek, wszystko ok? Ok, wszystko ok. Tutaj drugi, 3 albo tam 4 dendrobyny, hak, nie wiem co jest chyba. Nie wiem, dwójka chyba, nie wiem, taki wiołek. Nie za srogi, nie za mają, miałem takie sumowe poki, ale te dwie śruciny, żeby to lekko dociążyć na dnie, żeby ten fajnie przytopić. Tam zdałem bez,
tu do MZ, obejrzymy co to tam do. I tego nie będę tego zmieniał do jutra. Jutro rano sprawdzimy. Jest to, bo o której będę się rozwijać, jakaś kompletnia, nie? No, dzisiaj jest odgon, tu myśleli, że tak teściu chciał jechać do domu dzisiaj, ale jest ugodowo ostanymy. Wdupione tyle zanęty, kurwa, 20 kg kukurydzy, że trzeba może akurat, no. Teściu miał sobie brania fajne, ale niestety nic, nie? Nic, kurde, brania są, ale coś, ta ryba, nie wiem. Lecz się trzepie po tych krzokach, czepie się tego w pieruny. Wobec jak turawa pięknie tutaj z pontunu. Jest około pół, nie wiem, wiele będzie, z 1,5 metra wody kaź, nie? No, nie wiem, może być więcej teraz. No. Dalej to głębiej, nie? No chyba ja, no. Ale nie ma na wodzie tutaj takich jakich, żeby były tym górki, dołki, dziury, tu jest raz i taka jedna odległość, jeszcze trochę dalej, nie? Bo to tak, my jakaś tam byli z tamtym, nie? Zadajemy tutaj troszkę dalej, jedziemy i tutaj fajnie się uciągo, pilują tam. Jeszcze na szybkości pora, tak, ciężarek 60 gramów. Ten sam rzutowy, chciałem dać kamienia, jak do pierdzia. Jest to trochę, jedziemy jeszcze trochę. Ten LEDKOR, bezpieczny klips, szipon około 40 cm, 45 może nawet. I godą, 4 dendrobyny. Dobra, Darek, poczekaj, pomału zwolni. Tu to wydupcimy. Zupa się go. Weź to w ciep i weź to, bo widać na nogi. Czekaj. Ta ryba poprzypłynie do tego domu się zeżygo. Kurwa, gówno wywozą. I kończymy nasz wyjazd majówkowy. Na jeziorze Turawskim byliśmy 4 dni. Niestety nie udało nam się złowić żadnej takiej konkretnej ryby do pokazania. Jest na filmie na ten jeden leszcz ponad 50 cm. Ale ja miałem jednego konia. Teściu miał też jednego konia, szwagier leszcza, Arek leszcza, 4 ryby na 8 wędek na 4 dni pełne łowienia, także bardzo słaby wynik. Ja chciałem się wam tutaj pożegnać. No. Tyle udało się nagrać, nic nie połowiliśmy, szkoda, ale ważne jest to, że na rybach się jest, a nie że się łowi, także ja dziękuję za oglądanie, także trzymajcie się, na razie i cześć.